dobry, pozdrawiam bardzo serdecznie ze Szczecina i witam się z Wami fragmentami z Księgi Proroka Izajasza oraz Ewangelii Łukasza, które przeznaczone są na dzisiejszy dzień. Pierwszy fragment. Pan mnie namaścił, abym nakładał na nich płaczących na Syjonie ozdobny wieniec zamiast popiołu, olejek radości zamiast żałoby, płaszcz chwały zamiast ducha przygnębienia. I drugi fragment. Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Chciałabym skupić się przede wszystkim na tym drugim fragmencie, który pochodzi z bardzo znanej przypowieści o synu marnotrawnym, często nazywanej również przypowieścią o dwóch synach bądź o miłującym ojcu. Pamiętamy ją doskonale, tę historię, w której młodszy z dwóch synów postanawia wyruszyć w daleką drogę, zabiera część majątku, która przynależała mu się po śmierci ojca i tam, w tym dalekim kraju, roztrwania te pieniądze. Doprowadza do sytuacji, w której pracuje jako świniopas. Gdzieś tam, wyobrażamy sobie go w chlewie, na jakimś pastwisku, wśród tych świń, wśród zwierząt, które dla Żydów były uważane za nieczyste. Tam zazdrości tym zwierzętom tego, co one jedzą. I tam przychodzi ta myśl o powrocie do domu, o powrocie do ojca. Przychodzi tęsknota za tym, co zostało gdzieś daleko. Ten syn przypomina sobie, w jaki sposób w tym domu ojca byli traktowani nawet służący i postanawia, że wróci. Już nie jako syn, ale właśnie jako poddany swojego ojca. Ten fragment, który dzisiaj czytałam, to jest, że jest zupełne zakończenie tej historii. I bardzo często, kiedy o niej mówimy, pamiętamy o tej haniebnej decyzji, o tym, że ten syn właściwie poprzez to, co zrobił, tak jakby skazał swojego ojca na śmierć albo uważał go za umarłego. Zastanawiamy się nad tym, dlaczego roztrwonił te pieniądze, na czym polega wolność, dokąd może prowadzić wolność bez odpowiedzialności itd., itd. Chciałabym się dzisiaj skupić na czymś innym. Chciałabym się skupić na tym elemencie, który mam wrażenie, że często jest pomijany w tej historii. Na momencie, który nazywa się powrotem do domu. Kiedy ten młody człowiek tam, w tym chlewie, na tym pastwisku wśród tych świń, uświadamia sobie swoją tęsknotę za domem, uświadamia sobie swoje miejsce położenia, tęskni za tym, by wrócić do siebie. I myślę sobie, że wielu z nas doskonale zna to odczucie tęsknoty za powrotem do siebie, tęsknoty za powrotem do domu, za poczuciem szczęścia, za poczuciem bezpieczeństwa, ale przede wszystkim za poczuciem wartości i godności. Bardzo często, kiedy opowiadamy tę historię, mówimy o tym, że ten młody człowiek pokutuje, że zrozumiał swój grzech i że to jest ten przełomowy moment tej historii. Tylko pamiętajmy, że to nie jest tak, że w momencie, kiedy on zrozumiał swoje błędy, to tam, w tym symbolicznym chlewie czy pastwisku, pojawia się ojciec, który podaje mu rękę i prowadzi go do domu. Nie. Ten syn musi podjąć decyzję o tym, że do domu chce wrócić. I musi przejść tę drogę, która jest tak samo długa, a może nawet czasami sobie myślę, że dłuższa niż ta, która zawiodła go do obcego kraju. Czy nie jest podobnie w naszym życiu? Czy nie czujemy podobnych lęków, wątpliwości, które zapewne gdzieś głęboko gościły w sercu tego młodego człowieka, który postanawia wrócić do domu? Ale jednak jego determinacja, jego tęsknota za tym miejscem, jego pragnienie, by tam być, powoduje mu przełamać, pomaga mu przełamać te wątpliwości i lęki. Wrócić do domu, gdzie jest miłość, do domu, gdzie ktoś mocno nas przytuli, gdzie ktoś powie: nie, nie jesteś służącym, ale jesteś moim dzieckiem, jesteś pełnowartościowym. Możemy to poczuć w ramionach ojca. Możemy to poczuć wtedy, kiedy przejdziemy proces powrotu do domu i zrozumiemy, że choć to często może być długa droga, ale warta jest tego, by nią kroczyć. Życzę nam tego. Clarissa Pinkola Estes napisała w swojej książce takie słowa: dokładna odpowiedź na pytanie, gdzie jest dom, jest raczej złożona. W pewnym sensie jest to miejsce wieczne, miejsce raczej w czasie niż w przestrzeni. Tam, gdzie czujemy się całością,
I napisała później takie słowa: wiele dróg prowadzi do domu. Jedne są ziemskie, inne boskie. Chociaż muszę przestrzec, że przejście do domu, ta mała szczelinka, może zmienić usytuowanie nasze z miesiąca na miesiąc. Może to być czytanie ulubionych wyjątków z książek czy wierszy. Choćby kilka chwil nad rzeką, strumieniem, potokiem. Położyć się na trawie, w centkach światła. Być z ukochanym mężczyzną. Posiedzieć na werandzie, obierać owoce. Robić na drutach, łuskać fasolę. Posiedzieć bez celu. Wsiąść do pierwszego lepszego pociągu. Bębnić w rytm muzyki, witać schodzące słońce. Wyjechać za miasto, gdzie latarnie i neony nie zakłócają nocnego nieba. Modlitwa. Przyjaciel od serca. Posiedzieć na moście, machając nogami. Przytulić dziecko. Usiąść przy oknie, w kafejce i pisać. Posiedzieć w kręgu drzew. Suszyć włosy na słońcu. Włożyć ręce do beczki z deszczówką. Sadzić rośliny w doniczkach, brudząc sobie ręce ziemią. Obserwować piękno, wdzięk, wzruszającą kruchość istot ludzkich. Powrót do domu nie oznacza zawsze dalekich i nużących podróży. I życzę nam, żebyśmy takich powrotów do domu, powrotów do siebie w swoim życiu doświadczali i byli ich częścią. Amen.